dzisiejszym, tak jak komitet protestacyjny to zapowiadał, rozpoczął się protest mieszkańców miasta przeciwko wstrzymywaniu się z decyzją o rozpoczęciu budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, pomimo że ta inwestycja jest przygotowana, są wszystkie niezbędne dokumenty i co najważniejsze wykupiony teren, więc brakuje tylko decyzji o rozpoczęciu budowy, a więc zapewnieniu finansowania, które przecież wiadomo, że jest rozłożone na kilka lat, więc to nie musi być duża kwota jednorazowa. Oczekujemy, że ten protest i ta determinacja mieszkańców zostanie odebrana pozytywnie, czyli dostrzegą też i władze w Warszawie, że to nie jest tylko jakaś fanaberia, widzimy się, ale rzeczywista potrzeba też wyrażona przez mieszkańców Tomaszowa, którzy przyszli tutaj, żeby swoje oczekiwanie w ten sposób przedstawić. Przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w załączniku nr 6 do wyżej wymienionego programu obwodnicy miasta Tomaszów Lubelski uważamy za rzecz niedopuszczalną. Nie rozumiemy, jakie przyczyny decydują o tym, że inwestycja kompleksowo i bardzo dobrze przygotowana, mająca opracowaną dokumentację, wykupione grunty, prawomocne pozwolenie na budowę wygasające w dniu 19 stycznia 2014 roku jest systematycznie pomijana w planach przygotowywanych i przyjmowanych przez kierowaną przez Pana Radę Ministrów. Panie Premierze, miasto Tomaszów Lubelski leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, nie tylko historycznym, ale i współczesnym. Gdańsk, Warszawa, Lwów. I dotkliwie odczuwa odbywający się na końcu tej trasy ruch kołowy, co być może trudno zrozumieć z pozycji Warszawy czy Gdańska. Prosimy o wskazanie przesłanek, którymi kierował się rząd, podejmując tak krzywdzącą dla nas decyzję. W połowie października 2013 roku mieszkańcy miasta zamierzają przystąpić do zatrzymania ruchu na drodze krajowej S17, która dzieli miasto Tomaszów Lubelski na dwie części i stanowi przez to bardzo duże utrudnienie w codziennym życiu. W tym pełnym determinacji działaniu mieszkańców będzie skutecznie wspierać Rada Miasta Tomaszów Lubelski.